Widok, jaki zastaliśmy po przyjeździe na miejscu wypadku, był przerażający. Z osobowego Chryslera został praktycznie wrak, a przystanek, w który auto uderzyło, złożył się niczym domek z kart. W samochodzie było czterech mężczyzn, którzy jechali z Głogowa w kierunku Wrocławia, prawdopodobnie do pracy. Z niewiadomych, jeszcze nieustalonych przyczyn zjechali na przeciwległy pas ruchu i uderzyli w przystanek. Znana jest tożsamość. Na chwilę obecną nie chciałabym jednak o tym mówić. Dwie osoby zmarły na miejscu zdarzenia, natomiast dwie osoby są w szpitalu. Tuż po uderzeniu pasażerowie osobówki zostali uwięzieni pod przystankiem, który niemal całkowicie zmiażdżył samochód. Rannych i wrak samochodu wyciągnęli dopiero strażacy. Niestety dwóch mężczyzn nie udało się uratować. Pozostali dwaj trafili do lubińskiego szpitala. Jeden z nich, który doznał urazów, m.in. brzucha i klatki piersiowej, przeszedł operację i ma trafić na oddział intensywnej terapii. Jego stan jest bardzo ciężki, mówi Ewa Pogodzińska, rzecznik prasowy lubińskiej lecznicy. Drugiego poszkodowanego, u którego zdiagnozowano krwiaka, z lubińskiego szpitala przewieziono na neurochirurgię do legnickiego szpitala. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Polędwiczki wieprzowe z sosem kurkowym. Grillowany łosoś podawany ze szparagami i boczkiem na sosie porowo-szafranowym. Penne ze szpinakiem i tuńczykiem, czy też tradycyjny schabowy ze słuszną porcją zasmażanej kapusty. To tylko niektóre propozycje z nowego menu restauracji w Centrum Kultury Muza. Nowe menu to kolejny akcent z okazji 45-lecia Centrum Kultury Muza. Dostosowaliśmy je do potrzeb naszych gości. Aby zaspokoić apetyty i najbardziej wyrafinowane gusta swoich gości, tutejsza kuchnia przygotowała jeszcze wiele innych dań, które znalazły się w nowej karcie. Wszystkie nasze dania wykonywane są na świeżo, ze świeżych produktów. Owocowa fantazja, bakaliowe szaleństwo, suflet czekoladowy z lodem waniliowym na musie malinowym i pana kota otulona jabłkiem w cynamonie. To nowe propozycje dla łasuchów. Restauracja w Centrum Kultury Muza w Lubinie to od wielu lat sprawdzone miejsce zarówno na spotkanie towarzyskie, rodzinny obiad, jak i kolacje we dwoje. Polecamy i zapraszamy codziennie od godziny 12:00.